Sponsorem podcastu Zarychta na Solo są polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl. Witajcie, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 95. odcinek Zarychty na Solo. Dzisiaj jeden temat, poświęcony Oklahoma City Thunder. Drużynie, którą chwalimy w tym sezonie głównie, natomiast ostatnio złapali zadyszkę. Mieli serię czterech porażek z rzędu, w tym trzy u siebie. Przegrali z Indianą, z Golden State Warriors, Miami Heat i Toronto Raptors. Więc tu wpadł trochę problem dla nich, bo przy takich wynikach i przy dobrej grze w ostatnich tygodniach San Antonio Spurs i LA Clippers spadli nawet na chwilę na ósme miejsce. Co prawda, nie grając meczu po jednej nocy odbili się na piąte, ale są w gronie tych czterech drużyn praktycznie z identycznym bilansem. I to, które miejsce zajmą na koniec, jest tak naprawdę trudne jeszcze do określenia. Jeśli chodzi o Thunder w tym sezonie, to przede wszystkim pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, dwie tak naprawdę rzeczy. To po pierwsze Russell Westbrook, który zrezygnował z bycia najlepszym strzelcem drużyny i zaczął zmieniać swoją grę. Przestał być już tak mocno atakujący obręcz, więc widać, że zaczyna myśleć o tej drugiej części swojej kariery, gdzie już nogi nie będą aż tak bardzo niosły i trzeba też zadbać o swoje zdrowie. A druga sprawa to Paul George, grający najlepszy sezon w swojej karierze, być może grający na poziomie top 3 w rankingu MVP, być może top 5, natomiast nie zgodzę się, że jest to jakakolwiek walka, czy to z Giannisem, czy z Jamesem Hardenem. Jest o jeden stopień niżej od tych graczy, bo jeśli mówimy o najlepszym graczu ligi, który trzyma najrówniejszy poziom i nigdy poniżej tego poziomu nie schodzi, no to tutaj nie ma porównania z Giannisem i Hardenem. George ma zbyt duże wahnięcia formy, o czym za chwilę was przekonam. Natomiast jeśli mówimy o graczu, bez którego drużyna gra źle, a jego gorsza dyspozycja wpływa na wyniki, no to tutaj już George zdecydowanie powinien stawać na równi z nimi. Z tego względu, że tak jak powiedziałem na wstępie, Russell Westbrook gra inaczej niż w poprzednim sezonie. Pod kątem statystycznym ma ten sezon gorszy niż ostatnio, a mimo to Thunder wydaje się, że grają lepiej, bo właśnie jest George. Gdy jednak George gra gorzej, wtedy gorzej grają Thunder i nie pomagają nawet świetne występy Westbrooka, bo tak było chociażby w zeszłym tygodniu w spotkaniu z Toronto Raptors, przegranym po końcówce zaciętej. Westbrook rzucił 42 punkty, ale kończyli mecz bez George'a, który wypadł za faulę i miał w ogóle gorszy mecz. No i teraz najprostsza rzecz. Porównałem sobie dzisiaj statystyki Paula George'a w meczach wygranych i w przegranych i różnica jest naprawdę spora, bo w zwycięstwach rzuca prawie 4 punkty więcej na mecz. Jeśli chodzi o skuteczność, to jest blisko 9% wyższa w meczach wygranych z gry i 10% w rzutach za 3 punkty. Więc to jest kolosalna różnica, no bo gdy wygrywa, no to mówimy o skuteczności prawie 48%, więc naprawdę świetnej, 43,5% z za łuku. Natomiast przegranych to jest tylko 39% z gry i 33% za 3. Więc tu ewidentnie widać, że jeżeli George'owi nie idzie, to jest problem dla drużyny. I to jest też bardzo łatwa recepta dla pozostałej części ligi. Wyłączyć Paula George'a z gry, wyłączyć jego dobry rzut i masz duże szanse na wygranie spotkania. George miał swój fantastyczny moment. W grudniu był wybitny, trafiał wtedy nawet prawie 50% rzutów z gry. Natomiast od tego momentu z każdym kolejnym miesiącem idzie to w dół. Od przerwy na All-Star Weekend jest już przeciętnie. Thunder są od przerwy na All-Star Weekend 6-10. I z drużyn walczących o playoffy na zachodzie mają najgorszy bilans od tego momentu, więc to oni się zsunęli, bo oni byli chyba na trzecim miejscu nawet w pewnym momencie i później ten zjazd od przerwy na All-Star Weekend zdecydowanie to sprawił. Paul George opuścił trzy mecze w tym czasie, dwa z tego Thunder przegrali, w ogóle bez niego mają 2-2 bilans. I ogólnie rzecz biorąc, wszystko sprowadza się, przynajmniej takie ja mam wrażenie, Paul George sam to bagatelizuje, ale też na to też zwracają uwagę dziennikarze z USA, że w lutym Paul George doznał kontuzji ramienia. Sam mówi, że to nie jest problem, ale liczby mówią co innego, bo on w lutym trafia poniżej 40% z gry, te 30 kilka procent za 3 i to jest problem.
Natomiast nie samym problem Thunder nie ograniczy się tylko i wyłącznie do gorszej dyspozycji Paula George'a, bo od przerwy na All-Star Weekend oni też spadli trochę, jeśli chodzi o swoją szybką grę, o swoje możliwości w szybkiej ofensywie. Zdecydowanie poszła im w dół obrona, bo oni wcześniej mieli obronę top 1, top 3, natomiast od weekendu gwiazd ona spadła do poziomu 9 w lidze, więc dalej jest obroną bardzo dobrą, bo ciągle w czołówce. Natomiast to też sprawiło, że Thunder zaczęli grać dużo wolniej, bo ich tempo spadło z 3 na 9 w całej NBA, a co za tym idzie, mniej kontrataków, mniej łatwych punktów i też przez to dużo trudniej się wygrywa, bo po prostu trzeba kombinować w ataku pozycyjnym. Problem jest dalej taki, że nikt nie da w tej chwili odpocząć Paulowi George'owi, z tego względu, że trzeba walczyć o jak najwyższe miejsce, żeby uniknąć po prostu Golden State Warriors, bo Warriors, niezależnie od tego, jak grają, jak często przegrywają mecze, tak jak chociażby ostatnio z Dallas Mavericks, to mimo wszystko, jak przyjdą playoffy, to oni się zmobilizują i podejrzewam, że dziabną wszystkich bardzo, bardzo szybko. Może w finale konferencji, albo może jak James Harden znowu trafi po prostu kilka z kolejnych meczów wybitnych, a Chris Paul będzie zdrowy, to z Houston się pomęczą, ale poza tym trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której ktokolwiek Warriors w tym sezonie zagrozi. W związku z czym, żeby nie odpaść w pierwszej rundzie i nie trafić na Warriors, teoretycznie powinno się uniknąć 8 miejsca. Co prawda w tej chwili Warriors spadli na 2 miejsce w konferencji zachodniej i to też jest trochę problem dla drużyn z dołu 8, bo samo opuszczenie 8 miejsca może nie wystarczyć, żeby nie trafić na Warriors, więc to będzie 7 albo 8, żeby grać z Warriors, więc 5 albo 6 daje już tą gwarancję. Problem jednak polega na tym, że tak jak powiedziałem wcześniej, jest tak ciasno, że nie można dać w tej chwili odpocząć Paulowi George'owi, co byłoby bardzo przydatne w związku z jego urazem ramienia. I tak, problem dalszy jest taki, że Thunder na pewno chcą wreszcie zrobić krok do przodu. Sukcesem tej drużyny było to, że po odejściu Kevina Duranta tak czy siak na tak silnym zachodzie 2 razy z rzędu weszli do playoffów. A kiedy wydaje się, że wreszcie zrobili krok do przodu jako drużyna, bo w porównaniu do poprzednich rozgrywek i jeszcze tych wcześniejszych, to grają zdecydowanie lepiej. Natomiast wciąż może być tak, że pierwszej rundy nie przejdą, co jednak wcale może nie być taką wielką tragedią dla nich, bo drużyna ten swój trzon ma bardzo młody mimo wszystko. Najstarszy wśród tych najważniejszych graczy jest Russell Westbrook, który w listopadzie skończył 30 lat i na jesień tego roku skończy 31. A tak to mówimy o graczach dosyć młodych, bo Paul George dopiero niedługo skończy 29 lat, Steven Adams 25, tak samo Jeremy Grant, Terence Ferguson dopiero 20, to już w ogóle, Dennis Schroeder 25, Nerlens Noel co prawda nie wiadomo, czy zostanie na kolejne rozgrywki, ale też 24, nawet Andre Robertson, który nie gra w tym sezonie z powodu kontuzji, nie wiadomo kiedy wróci, to ma też 27 lat dopiero. A jeśli dodamy do tego fakt, że kontrakty Westbrooka i Paula George'a są do minimum 2022 i 2023 roku, no to mamy sytuację dosyć dobrą, bo ta drużyna może spokojnie się zgrywać rok po roku i robić konkretne postępy. Więc tutaj słowem klucz dla mnie jest cierpliwość, którą muszą się uzbroić władze klubu. Problem oczywiście polega na tym, że oni płacą ogromne pieniądze, bo jeśli patrzeć na tylko tych graczy, którzy mają pewne kontrakty na przyszły rok, czyli w sytuacji, kiedy Patrick Patterson rezygnuje z opcji, Nerlens Noel rezygnuje z opcji, tak samo Abdel Nader i tak dalej, czyli wszyscy ci gracze, którzy są albo na krótkich kontraktach, albo mają opcje na kolejny sezon, to nawet jeśli tego wszystkiego się zrezygnuje, no to i tak Thunder w przyszłym roku mają w płacach 130 milionów dolarów i wciąż mają kilka dobrych miejsc do obsadzenia w składzie. I to może być problem, jeśli chodzi o ściągnięcie nowych graczy. Natomiast do tego za chwilę. Bo jeszcze a propos tej cierpliwości, o której przed chwilą opowiedziałem, to ta młodość plus ta długość kontraktów i Stevena Adamsa, o którym nie wspomniałem, ale on też ma jeszcze kilka lat umowę, i Westbrooka właśnie i George'a, sprawia, że oni mają dużo większy komfort niż tacy, nie wiem, Portland Trail Blazers, którzy są na podobnym poziomie, czy nawet Houston Rockets. Bo w Blazers, pamiętamy, rok temu odpadnięcie 0-4 w pierwszej rundzie z Pelicans przyjęto jako dużą porażkę, to raz. Dwa, zaczęto mówić o potencjalnym rozbiciu tego duetu Damian Lillard-CJ McCollum, bo jak widać, być może to jest zbyt mało, żeby cokolwiek osiągnąć więcej niż tylko sam awans do playoffów.
Więc tu już jest presja na Portland, żeby w tym sezonie coś zrobić, coś wygrać. Podobnie ma się sytuacja z Houston Rockets na przykład, bo tam już mamy kwestię taką, że po pierwsze kontrakty to jest jedno i zablokowanie salary cap jest dużym problemem, a po drugie no też wiek Chrisa Paula robi swoje i tutaj też jest bardzo mocne ciśnienie na to, żeby wygrywać tu i teraz. Tu też nie można czekać, bo Chris Paul z każdym rokiem będzie starszy, mniej sprawny, mniej zdrowy. Chociaż i tak z tym zdrowiem wiadomo, zawsze u niego było kiepsko, więc tam i reszta drużyny, no, tam ciężko z większymi perspektywami. Może Clint Capela, znaczy na pewno Clint Capela, może jeszcze Daniel House, ale tak to też mamy graczy dosyć wiekowych, no bo tak trzeba spojrzeć na PJ Tuckera, tak trzeba spojrzeć na Geralda Greena, tak trzeba spojrzeć nawet na Kenneta Farida, który jest w tym momencie jednym z kluczowych rezerwowych. Więc tutaj Rockets też mają drużynę zbudowaną na to i teraz. Natomiast Thunder już są na poziomie playoffowym i wciąż mają ten skład młody. Dodatkowo pamiętajmy też o tym, że oni świetnie rozwijają sami swoich zawodników. Chociażby patrząc na to, jak w tym sezonie Terence Ferguson świetnie załatał dziurę po Andre Robertsonie, bo jest też niezłym obrońcą. Do tego dobrze rzuca za 3 punkty, co u Robertsona było oczywiście nie do zrobienia. Jaki postęp zrobił chociażby Jeremy Grant w swojej grze. Więc patrząc na to, że mają chociażby takiego Hamidu Diallo, który miał niezły start sezonu, a gdzieś tam teraz troszkę zaginął, to też jest perspektywa na to, żeby rozwijać tych graczy dalej. Problem jest oczywiście taki, że Thunder, robiąc te wymiany z ostatnich lat, poświęcili trochę swoich pików i tak w najbliższym drafcie tegorocznym nie mają wyboru w drugiej rundzie i nie mają też wyborów w pierwszej rundzie 2020 i 2022, więc coś za coś oczywiście. Natomiast to też jest klucz do tego, żeby Sam Presti coś wymyślił jeszcze w to lato, bo jeżeli oni odpadną w playoffach pierwszej rundzie, to wiadomo, że trzeba też jakoś ten skład wzmocnić. No i tutaj bardzo będzie dużo, bardzo wiele oczu będzie skierowanych właśnie na sama Prestiego. On po tym, jak kilka sezonów temu, wiadomo, ten początek Thunder, wybieranie w drafcie kolejnych graczy, obudowanie tego składu na tyle dobrze, że weszli do finałów NBA, potem grali znowu w finałach konferencji. Natomiast gdzieś później ta jego renoma zaczęła schodzić w dół, jak chociażby odpuszczenie Jamesa Hardena, nieprzewidzenie, jak bardzo wyjątkowym zawodnikiem jest James Harden. Później utrata Kevina Duranta, jakby na to nie patrzeć, też sam Presti na pewno poczuwa się przynajmniej częściowo do winy, że Durant odszedł. Natomiast ostatnie te dwa sezony pokazały i te dwa okresy letnie, że Presti potrafi robić dobre wymiany, bo co prawda sięgnął po Carmelo Antonego, co było dużym ryzykiem, ale poświęcił za niego Daga McDermotta i Enesa Kantera, czyli zawodników nie jakichś specjalnie wybitnych. Oddał też pick w drafcie, który niech zamienili na Mitchella Robinsona, co w tej chwili jest świetną inwestycją na przyszłość, no ale to wtedy, w tamtym momencie mógł powiedzieć, że akurat taki Mitchell Robinson się trafi. I następnie zamienił Carmelo Antonego jeszcze, co to było majstersztykiem. Bo Carmelo Anthony miał wpłynąć bardzo źle też na finanse Thunder przez kolejne lata. On potrafił go jeszcze zamienić na kolejnych graczy i w ten sposób pozyskał chociażby Denisa Schroedera, który jest kluczowym zmiennikiem i w tym momencie najważniejszym zawodnikiem z ławki Thunder, a grającym też bardzo często minuty gracza z pierwszej piątki, więc tu jest to naprawdę okej. Z drugiej też strony, znaczy z drugiej, drugi taki argument podnoszący jego wysokie umiejętności, to oczywiście sama Prestiego, to wymiana po Paula George'a, bo najpierw oddał Serge'a Ibaka do Orlando, biorąc w zamian Victora Oladipo i Domantasa Sabonisa. Następnie, gdy w pierwszym roku ich gry, oni nie grali źle, to też trzeba przyznać. Sabonis miał bardzo obiecujący sezon debiutancki, Oladipo też grał solidnie, natomiast gdy trafia się taka okazja jak Paul George, to trzeba z niej skorzystać, więc od obu tych graczy zamienił na Paula George'a, więc w dłuższej perspektywie tak naprawdę zamienił Serge'a Ibaka na Paula George'a, co jest naprawdę dobrym rezultatem, bo Ibaka to jest inny typ zawodnika, nie jest graczem, który, tak jak George w tej chwili, jest w czołowej piątce graczy w tym sezonie, więc to zdecydowanie na plus. Więc teraz też kwestia tego, żeby bardzo rozsądnie wybrać w tegorocznym drafcie, żeby powalczyć o jakąś wymianę w trakcie off-season, bo to jest przyszłość dla Thunder, więc tak kończąc w sumie, jak się zastanawiam, to wcale może nie być wielka tragedia dla Thunder, jeśli oni odpadną nawet w pierwszej rundzie. Oczywiście będzie frustracja, przede wszystkim Westbrooka,
będzie frustracja i zastanawianie się, czy Billy Donovan powinien tam być dalej trenerem, ale z perspektywy tego, jak ta drużyna wygląda, jakie ma plany na przyszłość, jakie ma możliwości związane z wiekiem chociażby zawodników, to myślę, że to nie trzeba tego traktować już jako projekt skończony. Za rok zdecydowanie prędzej, ale jeszcze nie teraz. Okej, dzięki za dzisiaj, dzięki za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam na kolejne. Do usłyszenia. Sponsorem podcastu Zarychta na Solo były polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl.